Ekspozycja Pieśni o domu prezentowana w Muzeum imienia Marii Konopnickiej zyskała uznanie nie tylko publiczności, ale również ekspertów. Jest jedną z pięciu wystaw pretendujących do tytułu Wydarzenia Historycznego Roku. Niewielkie, ale klimatyczne Suwalskie Muzeum stanęło przy ranki z Gnieźnieńskim Muzeum Początków Państwa Polskiego, Śląskim Centrum Wolności i Solidarności oraz Krakowskim Muzeum Narodowym i Zamkiem Królewskim na Wawelu. Wystawa zajmuje dwa skrzydła budynku przy ulicy Kościuszki. To dom, w którym urodziła się autorka Roty. 11 odrębnych, ale łączących się w spójną całość scen wiedzie odbiorców przez zakamarki umysłu, wyobraźni, wspomnień i przemyśleń poetki. Zaskakująco łatwo i szybko znika tu granica między realnym, współczesnym światem, a tym, w którym żyła poetka i tym, który funkcjonował w jej świadomości. Konkurs ogłoszony przez Muzeum Historii Polski jest dwuetapowy. W jego pierwszej części wyłoniono spośród licznych wystaw zaledwie pięć finałowych. Na tym zakończyła się rola ekspercka. Teraz decyzja o wyborze najlepszej wystawy jest w rękach publiczności. I choć już sam awans do finału jest niewątpliwie wielkim sukcesem suwalskiej placówki, to czemu nie sięgnąć po więcej? Aby oddać głos na tę ekspozycję, należy skierować się na adres internetowy whmuzhp.pl. Tam w każdej z trzech kategorii należy dokonać wyboru, wskazując wybrane wydarzenie.